Dobry wszystkim, witam w kolejnym vlogmasie. Wczoraj niestety tego vlogu nie było, vloga nie było, ale dzisiaj już jest. Dzisiaj jest 5 grudnia, a jutro mamy Mikołaja i ze względu na to, że jutro jest Mikołaj, to trzeba wszystko naszykować. Musimy dzisiaj pojechać z Kubą po choinkę i w sumie Kuba już z chłopcami jest na dole i oni na mnie czekają, ale ja pomyślałam, że najpierw się z Wami jeszcze przywitam szybko, żeby nie zacząć tego vloga w sklepie, a zdążyłam właśnie wrócić z pracy i Kuba za 1,5 godziny jedzie do pracy, więc musimy zrobić to na takich naprawdę pełnych obrotach. W ogóle cały dzisiejszy dzień będzie na pełnych obrotach, bo musimy kupić choinkę, muszę z chłopakami ogarnąć jeszcze w ogóle tą choinkę, żeby ona była ubrana, co będzie bardzo ciężkie, bo połowa bombek jest w moim studio, połowa jest w piwnicy, gdzie trzeba się do tego dostać, więc naprawdę mam dzisiaj totalny chaos w ogóle, jak tą choinkę ubrać, naszykować. Co dalej? Dzisiaj mam jeszcze też sesję z jednym dzieciaczkiem, jeszcze świąteczną i ogólnie zastanawialiśmy się nad tą choinką właśnie, czy będziemy kupowali żywą, Rysiek, czy będziemy kupowali żywą, czy będziemy kupowali sztuczną. Kuba chciałby żywą, ja bym chciała sztuczną ze względu na tego tutaj pana i na jego siostrę, no to bym właśnie wolała sztuczną. Raz mieliśmy żywą i niestety, ale z tej choinki tak się sypało i nasze koty na nią cały czas wchodziły, więc po prostu była tragedia, no ale zobaczymy. Już lecę do chłopców na dół. Igor, po co idziemy? Po choinkę. Idziemy po choinkę. Kupujemy dużą czy małą? Dużą, największą. Tak, teraz tak, do auta wejdzie. Jutro Mikołaj, więc jak jest Mikołaj, to musi Mama, być choinka. No, będziesz wybierała dzisiaj sama. Nie chcesz taką, a jaką? Idziemy do środka, zastanawiamy się tutaj z Kubą nad taką żywą choinką. Chociaż no ja nie za bardzo chcę żywą. Oj, zobaczymy sztuczne. No właśnie, z naszymi kotami to... Stwierdziliśmy, że w tym roku jeszcze chłopcom weźmiemy taką małą choineczkę do pokoju, żeby mogli ubrać po swojemu. Wiecie, jednak ja lubię mieć kolorowe, znaczy właśnie nie kolorowe bombki, a tak te chłopcy będą mieli swoje bombetki, swoją choineczkę. Jakie właśnie... kolorowe bombki? No ja nie chcę kolorowych bombek, oni mogą mieć kolorowe bombki. To jest święto, spędzasz na balkonie. Co? Co roku mamy czerwono-złote, co? Te mają. Uważajcie, nie potłuczcie nic. Ogólnie lubię tu w tym sklepie to, że tu jest tak wszystko fajnie podzielone kolorystycznie, czyli tutaj widzicie na przykład jest czarno-fioletowo, tam dalej jest czerwono. Nie muszę szukać wszystkiego, tylko właśnie dane kolory, które chcę, mogę sobie zobaczyć na jednej półeczce. Tutaj stąd już mi się podobają te choineczki złote. W tym roku będziemy mieć pierwszy raz właśnie coś złotego. Jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale pomyślałam o tym, że właśnie nie będzie aż tak czerwono u nas w tym roku. Chyba dlatego, że nasz salon się trochę zmienił. Zmieniliśmy niestety sofę, nie na tą, którą chciałam, ale to już Wam powiem później. Na razie ponagrywam właśnie Wam trochę ozdób, dekoracji i spadamy stąd. Zadowolona? Rzeczy. Ej, gramy w 3-4, kto płaci? Raz, dwa, trzy, odpadasz ty. Nie, no ja odpadam. Ja odpadam, czyli ty płacisz. Nie. Mamo, dwa do wody. Do wody? Tylko jeden. A, wy oglądacie tutaj dekoracje do akwarium. Aha. A te auto, że śpią, że w wodzie. Jest teraz takie stare. No. A jesteś brudny z obiadku. Ojejku, ale tata was wyszykował. Małe auto, duża choinka. No, pięknie. Choinka już stoi. Musimy ją zaraz z chłopcami ogarnąć, ubrać. Choinka jest fajna. Fajna? Tylko mamy mały problem, że wszystkie bombki świąteczne są w moim studio. Więc nie wiem, czy dam radę je dzisiaj przynieść. Zobaczymy, ale chciałabym, żeby choinka jednak na Mikołaja już była. Szybko Wam pokażę, jakie wzięliśmy dekoracje. W sumie ja wzięłam, bo Kuba z chłopakami cały czas oglądali sobie zwierzątka. No i wzięłam taką czarną, fajną choineczkę ze złotymi dodatkami. Ona kosztowała 13 euro.
Dalej mam znowu choineczki. Takie trzy złączone choineczki. I one kosztowały 9 euro, ale zobaczcie, jak one fajnie wyglądają, takie ale ośnieżone. Dalej mam kolejną choinkę. W tym roku motyw przewodni to chyba wygląda z choinka. Ta kosztowała 9 euro i czekajcie, bo tu jest jeszcze taka mniejsza. I ta mniejsza kosztowała 6 euro. Kurczę, mam same choinki tutaj. Naprawdę nie uwierzę, co wyjmę. Choinka. Ale wzięłam jeszcze do tej czarnej do kompletu. Ta mniejsza kosztowała 9 euro. Dalej wzięłam takie coś. I to kosztowało 5,50. To wzięłam tylko dlatego, że było w promocji. A wiecie, my zmieniamy, znaczy w sumie jeszcze nie wiecie, my zmieniamy powoli z wystrój salonu na taki bardziej właśnie ze złotymi dodatkami, więc będzie to pasowało. Kolejną rzeczą jest takie pudełeczko etui na świeczkę i to kosztowało 5 euro. Wiecie, w sumie jedyne co dokupowałam to właśnie takie bardziej czarne dekoracje, bo czerwonych mamy trochę w domu, tylko muszę je rozkładać i muszę w ogóle je znaleźć. Taka czarno-złota gwiazdka kosztowała 3 euro. Dalej mam czarny domek, on kosztował 9 euro. Wzięłam na te wszystkie rzeczy jeszcze taki tablet i on kosztował 13 euro, ale właśnie też mi się spodobał, bo jest ze złotymi elementami. Kolejno mamy taką dużą czarną gwiazdę i ona kosztowała 8 euro. Wzięłam jeszcze takie fajne blaski cukrowe do powieszenia. One kosztowały 3 euro chyba. Chyba zaraz wam powiem. Tak, one kosztowały 2 euro. I ostatnie już dwa świąteczne kubeczki. Jeden ciemny dla Kuby, drugi różowy dla mnie. Szukałam trochę innych kubeczków, takich naprawdę typowo świątecznych, ale będę musiała chyba pojechać do Tebiego albo do Action, ewentualnie do Pepco, bo otworzyli u nas niedawno Pepco w Niemczech. Wiem, że Pepco w Niemczech było otworzone już jakiś czas temu, ale w naszej okolicy nie było żadnego. No i słuchajcie, byliśmy jeszcze w Lidlu i wzięłam sobie takie dresowe spodnie. Chciałam inne, były takie piękne z ciastkiem, ale niestety już nie było w rozmiarze S. Więc wzięłam sobie coś takiego i dla Kuby mam takie ciapcie mikołajowe. Ale śmieszne. Fajny tata będzie w takich chodził. Kapcio. No i to by było tyle z naszych zakupów. Więc co, musimy teraz ogarnąć naszą choineczkę. I naszą. I trzeba naszykować wszystko dla świętego Mikołaja na jutro. Baba. Tak. Baba. Standardowo o czymś zapomniałam. Jeszcze mówiłam wam właśnie o tej choince w sklepie dla chłopców, więc wybraliśmy taką. Czy tutaj jest gdzieś cena? Nie ma tutaj nigdzie ceny, ale kosztowała ona 40 euro. No wydaje mi się, że to jest trochę dużo za taką malutką choineczkę, ale no wiecie, ona w sumie jest ładna. Tutaj te drobinki takie śniegu są bardzo ładne, więc no chłopcy sobie wybrali tą, więc mają taką. Właśnie rozcięliśmy z chłopakami tą siatkę, a przecież dopiero po czasie sobie pomyślałam o tym, że przecież tą siatkę się zdejmuje i później się chowa w nią z powrotem tą choinkę. No ale cóż, będziemy musieli ją jakoś wyrzucić bez tej siatki. Przepraszam mężu, bo to ty będziesz wyrzucał tą choinkę. No i zobaczcie, jak już się sypie z tej choinki. Rysio tam już widzę, ma miejsce koło niej. Co Rysiaczku, jesteś pewnie bardzo zainteresowany tą choinką. Ej, cześć Rysiak, cześć Rysiak, czuję. Cześć Igor. No i wiecie co? Muszę ogólnie kupić coś tutaj, żeby to zasłonić, bo to mi się niezbyt podoba, ten stojak na choinkę. Wow.
postawiłam sobie tutaj to tak na tym tablecie, te kilka dekoracji. Powiem Wam, że nie jestem zbytnio z tego zadowolona. Jakoś mi tu pusto. Muszę jeszcze zdecydowanie kupić jakieś takie złote elementy. Już nie czarne, bo tu już jest czarno, ale właśnie tutaj jeszcze coś takiego by mi się przydało. Jakieś takie wypełnienia. Coś jeszcze poszukam. Mam nadzieję, że na dniach uda mi się pojechać do Pepco, więc tam na pewno coś fajnego znajdę. Przynajmniej taką mam nadzieję, że Pepco w Niemczech będzie miało podobny chociaż asortyment do tego w Polsce. Akurat przyszedł nam dzisiaj stolik i nowy dywan, który zamówiłam specjalnie do tej kanapy. No i w sklepie Wam mówiłam o tej nieszczęsnej kanapie. Słuchajcie, to jest ta nieszczęsna kanapa. Przez to, że Kuba kupił właśnie tą kanapę, to teraz musimy zmienić cały salon. Uważam, że nawet tutaj ta szafka, nie widzicie jej, właśnie dzieci zasłaniają, ale nawet szafka RTV nam nie pasuje po prostu do tego salonu, więc mój mąż zafundował po prostu nam zmianę, którą musimy zrobić, bo czuję się źle z tym, jak właśnie tutaj teraz to wygląda. A z sofą było tak, że ja wysłałam Kubie dwa linki i mu napisałam, że weź tą drugą. Tą drugą, no to on myślał, że chodzi właśnie o link, który jest wyżej, no i Ada! No i niestety zamówił nie tą, którą miał. Jak ta sofa przyszła, to myślałam, że się załamie. Teraz już trochę się pogodziłam z tym, że to jest ta sofa, na którą właśnie mój pies wszedł, a mój pies nie może wchodzić na sofę. Ada, gdzieś weszła. Do siebie już. Co ty sobie myślisz? Jak pan to zobaczy na filmie, to będzie na nas krzyczeć. Uciekaj. No, więc niestety, chociaż w sumie nie, może zniszczysz tą sofę i pan będzie musiał ją wyrzucić. Idź się połóż na sofie. Jejku, wszyscy mnie tu atakują. Psy, koty, zwierzęta i jeszcze dinozaury. Pomocy. Pomocy, dino mnie atakuje. Póki jest jeszcze widno, to otworzymy sobie kalendarz adwentowy i wiecie co? Musimy otworzyć dzisiaj numerek 3, 4 i 5, dlatego że 3 grudnia nagrywałam co prawda vloga, ale niestety wieczorem jak już wróciliśmy, to ja zmontowałam tego vloga i totalnie wyleciało mi z głowy, żeby nagrać. No i 4 z wczoraj nie otwierałam bez Was oczywiście tutaj i jeszcze 5, no to dzisiejszy dzień. Tylko powiedzcie mi, kurczę, gdzie jest 3. Wiecie, że tu nie ma wszystkich numerków? Ej, gdzieś one się, kurczę, jeszcze schowały? Nie, ale... Aha, patrzcie, jaki bajer. Ja w ogóle o tym nie wiedziałam, że tu jest lusterko i że to się otwiera. I zobaczcie, tu na górze też są. A ja myślałam, że są tylko te 2 szufladki. No nie, dobra. Już widzę 3, otwieramy. Czekajcie, muszę to ogarnąć. Tu widzę, że będzie coś malutkiego i to jest jakaś szpatułka. Zupełnie nie mam pojęcia, do czego to. Ja nie umiem w makijaże i takie rzeczy, więc jeżeli ktoś wie, do czego jest taka szpatułeczka, to jest w ogóle silikonowe, to bardzo chętnie przyjmę radę. Chociaż gdzieś tutaj chyba powinna być napisana zawartość tego kalendarza, więc sobie później zobaczę. Ogólnie powiem Wam od razu, co mi się w tym kalendarzu nie podoba, to zobaczcie to, że jak otwieram, to te plakietki nie zostają, tylko to jest właśnie już tak otworzone do końca. Nie podoba mi się to zbytnio, bo wolałabym, żeby było nadal zamknięte, ale dobra, no nie ma tragedii. I 4 gdzieś też tu już widziałam. No teraz nie znajdę tej 4, czekajcie. Dobra, widzę tutaj 4. Będzie też coś długiego. Lakier do paznokci. Powiem Wam szczerze, że ja w tym roku chyba nie jestem zadowolona z mojego kalendarza adwentowego. No niestety w przyszłym roku będę musiała kupić szybciej ten, który chciałam, bo ten jednak nie spełnia moich oczekiwań. To nie jest, wiecie co, to, czego ja bym używała i co ja bym chciała. Dobra, dalej, otwieramy już tutaj 5, tylko jak ja mam się do tej 5 dostać? Dobra, mamy 5, o tutaj chyba będzie w końcu coś dla mnie, woda mineralna z Douglasa. No dobra, to akurat mi się podoba. To jest dla mnie bardzo fajna sprawa. No i 5 i dobra, to już wszystko. 6 już jutro, także zamykam to wszystko i czekamy z kolejnym okienkiem do jutra. Ciekawa jestem, co będzie na Mikołaja bardzo. Duże dla nas, a na Waszą choinkę które? Gold. Złote? Białe! I dziurkie gold. Ja jestem choinką. Jak to? Ładna z Ciebie choinka. Ech,
Czekaj, pomogę ci. Mamy już na choince lampki. Udało mi się, walczyłam z nimi przez długi czas. Mikołaj, o, zobaczcie w ogóle, co Oliwier znalazł. Kto pamięta te bombki? Na AliExpress ją kiedyś zamówiłam. At the Christmas party hop, mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Mikołaj, Mikołaj, 2, 4, 5, 8, jeszcze będzie i przyjdzie tutaj, poda nam prezenty. Jeszcze coś, nie wiem co, jeszcze to nam. I raz, 2, 4, 5, Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj. Chciałam wam pokazać od razu, jakie zamówiłam bombki dla chłopców śliczne. I one były dosyć drogie, ale niestety dwie przyszły mi połamane. Zobaczcie, jedna tutaj nie ma, któraś nie ma nogi i jedna nie ma chyba ogona. Zaraz go pokażę chłopcom, bo oni jeszcze ich nie widzieli. Juńki, a ja mam na waszą choinkę jeszcze coś fajnego. Wow. A wyjmij, zobacz, co to jest. Ino, a gdzie jest kawałek? O, wziąłeś tą złamaną, to weź następną, daj mamie tą, jak ta jest złamana. O, zobaczcie właśnie. Szkoda strasznie, taki ładny dino byłby. Dziś podobają się dinozaury? Wow! Tak. To są się falcie. Ale one nie są do zabawy, one są na choinkę. Mamo, wiesz jak lubię dinozaury? Wiem, że lubisz dinozaury. Tutaj się, on sobie się schował. Mamy tu małego kociego pomocnika, znaczy w sumie nie takiego małego. Ogromnego kociego pomocnika. Ciekawa jestem, jak to będzie w tym roku z choinką. Choinki mamy już ubrane i teraz włączamy film od Mikołaja. Oliwierek gotowy? Mhm. Dobra, no to włączamy! Ja też. I ma. Zaraz coś upichcimy. Maserko, są tutaj wasze zdjęcie? No proszę, jak się pięknie potraficie bawić. Mikołaj w tym roku nie zdążył zapakować prezentów chłopcom, więc podrzucił je niezapakowane, a chłopców na razie nie ma w domu, więc ja szybko im zapakuję. No i mamy tutaj taką skarpetę ze słodyczami, jedną i drugą. Dalej mamy takie torebki, nerki bardziej ze Spider-Manem. No i tutaj jeszcze to, co sobie chłopcy życzyli. Dla Oliwiera jest taki zestaw z Lego, z... Nie wiem, on na to mówi strzelańcy. Niech będzie, że ze strzelańcami. I dla Igora zestaw z policją. Więc pakujemy to szybko za Mikołaja i czekamy na chłopców. Jednego Mikołaj nie przemyślał. Nie dał nam opakowań na te prezenty. A worek, który my mamy, jest trochę za mały. Nie byłam na tym oszukowana i nie mam teraz żadnego papieru na prezent dla Igora. Mikołaju, zaraz prosimy się bardziej naszykować, więc muszę coś wymyślić, zanim chłopaki wrócą do domu. Sytuacja opanowana, znalazłam papier z zeszłego roku. Rysiek mi oczywiście pomagał. No, znalazłam papier, więc zapakowany. Tutaj mają resztę prezentów. Cztery, otwieramy. Małe zabawki. Co to? To policja! To mówię! Policja, patrz na te cięcie! No to mówię! No to ma być! Tam są Igory. Igor będzie na prezent. Wow, ale się Mikołaj... I co, Mikołaj przyniósł to, co chcieliście? To,
super. Mamo, to będzie na ciebie. Dziękuję. To są na ciebie słodkie. W przedszkolu też dzisiaj był Mikołaj i chłopcy dostali te skarpety, które ostatnio biegłam kupić właśnie z prezencikami w środku. Później w domu to otworzą, to wam powiem, co było. Byliśmy z koleżanką akurat na taki piękny zachód słońca. Zobaczcie, jak pięknie widać góry. Chłopcy się... Ojej, no to zaraz wrócę do nagrywania. No i wracamy już do domku. Zapomniałam w międzyczasie wam cokolwiek nagrać, bo zajęłyśmy się zabawą z dziećmi, ale było naprawdę fajnie, chłopcy się pobawili. No i wracamy do domku, bo już przemarszliśmy. Przyjechałyśmy jeszcze szybko na gorącą czekoladę i zobaczcie tutaj ludzie, jak sobie fajnie ozdobili domek. To jest domek, który wam kiedyś pokazywałam, że można tutaj kupić swojskie jajka, sery i tak dalej. I tutaj jest właśnie zimą bardzo fajnie zrobione, właśnie, że tak pięknie jest to zdobione. Można kupić sobie gorącą czekoladę i usiąść w takim fajnym klimaciku. Naprawdę, no zobaczcie sami, bardzo przyjemnie to wygląda.